Nie wiem, co tu się wydarzyło, ale mam wrażenie, że ktoś podmienił Camille Legberry i niewiele zostało z autorki, która tak bardzo czarowała swoim piórem. Cześć, z tej strony Ola i zapraszam na recenzję książki Camille Legberry pod tytułem Srebrne skrzydła. I jeżeli chcesz być na bieżąco z takimi treściami, bo na tym kanale recenzuję książki, filmy, seriale i mam swój autorski cykl Czarne akta futbolu, to zapraszam do subskrybowania. Ja mam z tą książką ogromny problem, bo z jednej strony czekałam na nią bardzo długo i ekscytacja była na naprawdę wysokim poziomie, a z drugiej strony nie mogłam się bardziej rozczarować. No ale od początku. Srebrne skrzydła to druga część cyklu o Fej. Fej, która uciekła do Włoch przed toksycznym mężem, przed toksycznym związkiem, w ogóle przed wszystkimi toksycznymi relacjami i tak naprawdę mogłaby nie pracować do końca życia i żyć w luksusach, ponieważ ma takie dochody z firmy Revenge. Problem w tym, że ona tak nie chce i uważa, że firma Dziecko jest dla niej najważniejsza i musi ją ratować, ponieważ okazuje się, że pojawiają się pewne problemy. A dodatkowo z prasy docierają informacje, że ktoś uciekł z więzienia. No łatwo można się domyślić, kto z tego więzienia uciekł. Problem w tym, że był duży potencjał, fajny pomysł, ale został średnio zrealizowany, bowiem Srebrne skrzydła Camille Legberry są reklamowane jako thriller psychologiczny. I z tego thrillera psychologicznego nie ma tutaj zbyt wiele. Okej, mamy retrospekcje i te retrospekcje są naprawdę fajne, tylko że nie do końca współgrają z tym, jak Faye jest wykreowana. Ja miałam wrażenie, że Faye jest zmęczona, że ona chciałaby to rzucić, a że autorka, Camille Legberry, narzuca jej te wszystkie treści. I dlatego miałam taki dysonans poznawczy między tym, co w retrospekcjach, a tym, jaka jest Faye. Jedynym takim mocnym punktem, który faktycznie do mnie przemówił, była klamra stworzona z wyjaśnienia tytułu Srebrnych skrzydeł. I to było naprawdę dobre. Ale poza tym te retrospekcje nie mają zbyt wielkiego sensu i nie za wiele tłumaczą. Po prostu są takim dodatkiem, pozostałością z tego, co Camille Legberry tworzyła w swoich kryminałach. Bo to jest tak naprawdę jedyna pozostałość tego, co jest w kryminałach. Dlatego ja jestem rozczarowana tą powieścią, bo dostałam historię obyczajową zamiast thrillera psychologicznego i gdyby na okładce nie było nazwiska Camille Legberry, to pewnie bym po tę książkę nie sięgnęła, zwłaszcza słysząc te niepochlebne opinie. Dodatkowo, nie wiem czy książki się gorzej sprzedają, czy wydawnictwo to narzuciło Camille Legberry, czy chciała sama zaeksperymentować, ale jest tutaj mnóstwo treści, które zupełnie do niej nie pasują. Między innymi mamy tutaj mnóstwo lokowania produktu. I rozumiem, że Camille Legberry chciała pokazać, że Faye jest kobietą wyzwoloną, silną, bogatą, luksusową i dlatego ma ubrania od Dolce Gabbana czy Chanel, ale problem w tym, że jesteśmy tym bombardowani. Praktycznie w każdym rozdziale dowiadujemy się, w co jest ubrana Faye. Kolejna rzecz to sceny erotyczne, których jest tutaj też zdecydowanie za dużo i autorka nie szczędzi szczegółów. No ja po Srebrne skrzydła nie sięgałam z takim zamiarem, żeby czytać o takich rzeczach, spodziewałam się dobrze skonstruowanej historii. I również rozumiem, że te sceny erotyczne mają sens, ponieważ chciała pokazać, że Faye eksperymentuje, że jest wyzwolona. Okej. To jest jasne, ale znowu, tak jak w przypadku lokowania produktu, tego jest zdecydowanie za dużo i jesteśmy tym bombardowani. No i wreszcie w tym wszystkim zagubiło się to, co było najważniejsze dla autorki. W ogóle moim zdaniem ten cykl powstał po to, żeby pokazać, że kobiety są uciśnione, że są nierówno traktowane. I to są bardzo ważne treści, a tutaj zostały spłaszczone do wzniosłych, patetycznych haseł, do motta, do tego, co zupełnie nie pasuje do Faye, która, jak już wspomniałam, jest zmęczona tym, co się wydarzyło i moim zdaniem chciałaby to rzucić. A autorka każe jej głosić, krzewić te hasła. No i to jest bardzo słabe, bo mimo że powieść Srebrne skrzydła jest bardzo lekko napisana, czyta się ją szybko, to podejrzewam, że ja o niej zapomnę za miesiąc, dwa, maksymalnie trzy. Będę pamiętać, o czym jest ta historia, ale nie będę w stanie wskazać jakichś szczegółów tego, co się faktycznie tam wydarzyło. No bo poza tymi scenami erotycznymi, poza lokowaniem produktu, dzieje się tutaj tak naprawdę niewiele. Nie ma jakichś spektakularnych wydarzeń. Historia jest po prostu słabo skonstruowana. Jest takim zapychaczem, mam wrażenie.
Ale polecam zapoznać się z nową powieścią Camille Legberry, zwłaszcza fanom, ponieważ uważam, że każdy powinien sobie wyrobić własne zdanie na jej temat i być może ten główny nurt, jakim poszła Camille Legberry, niektórym przypadnie do gustu, zwłaszcza tym, którzy dopiero zaczynają z nią przygodę. I ja zdecydowanie wolę jej kryminały, które są mocne, które są bardzo dobrze skonstruowane, które są świetnie napisane i które mają historię. Tutaj tej historii zdecydowanie nie ma. I standardowo będę wdzięczna za łapki w górę i subskrypcję kanału. Dzięki!